Również Italia Giampa długo mówiła mi o szczególnej więzi Evolo z Janem Pawłem II. Libero często rozmawiał z Natucą o Ojcu Świętym. Miał szczęście poznać go i przyjąć z jego rąk Eucharystię. Natuca zawsze mówiła, że jest to jeden z najbardziej świętych papieży, jakich Kościół kiedykolwiek miał. W 1998 roku, kiedy udała się na audiencję generalną na plac świętego Piotra, wróciła radosna, była pełna szacunku i czci dla niego. Z typową dla siebie dyskrecją niewiele powiedziała, tylko to, że papież Jan Paweł II był stale wspierany przez Jezusa i Matkę Bożą, że miał blisko siebie także świętego Franciszka i że święta dziewica strzegła go w czasie zamachu w 1981 roku dokonanego przez Mehmeta Alego Akczę. Często ze wzruszeniem wspominała decyzję jego świątobliwości, który poszedł odwiedzić swego niedoszłego zabójcę w więzieniu. Pobłogosławił mu i przebaczył. Natuca, choć nigdy nie wstąpiła na żadną katedrę, często podkreślała piękno i potrzebę ofiarowania miłości i zrozumienia temu, kto zadał nam cierpienie. Ponieważ to unieszkodliwia zło i czyni naszą duszę coraz mocniejszą, czystszą, pogodniejszą, całkowicie zdaną na Jezusa, który jest prawdziwą i jedyną sprawiedliwością. W przeciwnym razie, mówiła, urazy lub gniew zaciemniają nam umysł i czynią nas ciągle słabymi i bezbronnymi.